Księga pierwsza Granseco Rozdział pierwszy Przez otwarte okna, zabezpieczone drucianymi żaluzjami o drobnych oczkach, wpadało chłodne powietrze z nadmorza. W dużej restauracji panował przyjemny półmrok przełamywany plamami światła świec z nielicznych zajętych stolików. Hotel de la Constitution stoi na niewielkim cyplu nad Portem Olifa, więc hałas ulic dociera do niego jedynie jak echo fal odbijających się od falochronu. Archie Eroylans, spoglądając na wielki kwadrat aksamitnego nieba, na którym zaczęły pojawiać się gwiazdy, czuł się tak, jakby wciąż był na morzu. Wicekonsul zinterpretował jego myśli. Jesteś zaskoczony ciszą, powiedział. To tylko dlatego, że jemy wcześnie. Za chwilę pojawi się wiele świateł, zespół muzyczny i tańcząca młodzież. Mamy jednak dobry gust w Oliwie i nie jesteśmy krzykliwi. Jeśli będziesz moim gościem przy innej okazji, zabiorę cię do klubu tak dobrze wyposażonego, jak każdy inny w Palmal, albo do teatru, gdzie zobaczysz lepsze aktorstwo niż w Londynie, a potem podam ci kolację której Woisin nie mógłby poprawić. Widzi pan, mamy cywilizację, na ile jest ona warta. Wicekonsul, który nazywał się Alejandro Ged, był niskim mężczyzną o schludnej, ciemnej, gładko ogolonej twarzy i wysokich kościach policzkowych, z których jego krytycy wywnioskowali indiańską krew. W rzeczywistości pochodzili oni od innego przodka. Jego dziadek, Aleksander Geddes, w młodości wyjechał z Dandii jako urzędnik w domu kupieckim. Dobrze prosperował. Ożenił się z piękną Oliferą. Spłodził syna i założył bank, który w czasach boomu na srebro osiągnął fortunę. Syn ożenił się z kobietą czystego kastylijskiego pochodzenia, której uroda nie dorównywała jej rodowodowi, więc wnukowi starego Geddesa brakowało zarówno wigoru jak i szyku Olifery. Don Alejandro był nic nieznaczącym. Małym mężczyzną, a do tego coraz grubszym. Ojciec sprzedał swoje udziały w banku za wysoką sumę, a następnie zajął się polityką i hodowlą koni. Syn, po jego śmierci, szybko pozbył się stadniny i pozostawił rząd swojego kraju, by radził sobie bez niego. Został wysłany do angielskiej szkoły, a później na Sorbonne i wyszedł ze swojej edukacji jako dyletant i kosmopolita. Wyznawał silny patriotyzm Olifa, ale prywatnie czuł się związany z Anglią, a w poufnych chwilach mówił o swoim życiu na wygnaniu. Zdążył już zadać Archiemu Tuzin pytań o wspólnych znajomych i niczym Epikurejczyk rozwodził się nad wspomnieniami z ostatniej wizyty, parkiem w majowy poranek, angielskim ogrodem w środku lata, solentem w sierpniu, październikowymi barwami szkockich wzgórz. Jego marynarka została uszyta w pobliżu Hanower i miał nadzieję, że jego czarne buty i okulary z czarnymi oprawkami są, jeśli nie angielskie, to w każdym razie europejskie. Archie wpatrywał się w okna. Tam jest Pacyfik, powiedział. Nic bliżej niż Chiny. A jak jest w drugą stronę? Nadmorska równina przez sto mil. Potem po górze i doliny, w których produkuje się wino. Zapewniam cię, że to bardzo lekkie bordo. Potem przez wiele setek mil wielkie góry. Dużo tam podróżowałeś? Don Alejandro potrząsnął głową. Nie podróżuję po tej krainie. Co tu można zobaczyć? W górach są tylko Indianie, dzikie zwierzęta, ponure lasy i śnieg. Zadowalam się tym miastem, gdzie, jak już mówiłem, jest cywilizacja. Mężczyzna, którego spotkałem na łodzi, opowiedział mi o miejscu zwanym Gran Powiedział, że wkrótce będzie to największe zagłębie miedzi na świecie. Don Alejandro roześmiał się. To nielubiane miejsce staje się sławne. Pięć lat temu było mało znane. Dziś wielu nieznajomych pyta mnie o nie. Nazwa jest indiańsko-hiszpańska. Musisz zrozumieć, że 100 mil na północ od tego miasta kończy się nadmorska równina, a kordyliery zakręcają tak, że nie ma miejsca między nimi a oceanem. Ale na zakręcie góry, choć wysokie, nie są wielkimi szczytami. Znajdują się one daleko na wschodzie i na dużej przestrzeni mamy do czynienia z czymś w rodzaju płaskowyżu. To jest to, co nazywamy Grandseco wielkie pragnienie, ponieważ jest w większości bezwodne i pustynne. Ale jest bardzo bogata w minerały. Wiemy o tym od dawna, a przed wojną pracowało tam wiele firm. Teraz jest jedna wielka firma, w której nasz rząd ma udziały i z której Olifa czerpie większość swojego bogactwa. Zaangażowany kapitał jest w większości zagraniczny. Nie, nie amerykański, europejski, ale z jakiego kraju nie wiem. Robotnicy to mieszkańcy wzgórz, a zarządcy to Europejczycy wielu narodowości. Przechodzą przez to miasto, jadąc i przyjeżdżając. Często przez ten hotel. Być może zobaczymy niektórych z nich dziś wieczorem. To dziwni ludzie, którzy nie mieszają się swobodnie z nami z Olify. Powiedziano mi, że są tak bogaci jak Rockefeller. Nie ma wśród nich Anglików, jak sądzę, głównie Słowianie, z kilkoma Włochami i od czasu do czasu Niemcem, więc nie spotykam ich w interesach i wygląda na to, że nie mają czasu na przyjemności. Mogę zapytać i Archibaldzie, w jakim celu szczególnie zaszczyca nas Pan wizytą? Chcę wiedzieć, jak najlepiej mogę Panu służyć. Archie zmarszczył brwi. Jest Pan bardzo uprzejmy, Don Alejandro. Faktem jest, że jesteśmy tu głównie dla zabawy. To rodzaj spóźnionej podróży poślubnej. Chciałbym też dowiedzieć się czegoś o polityce Olify i ogólnie Ameryki Południowej. Jestem posłem do parlamentu i mam pomysł, że ta część globu może wkrótce stać się dość ważna. Przyniosłem kilka wstępów. Don Alejandro machnął lekceważąco ręką. To będzie łatwe do zorganizowania. Twój minister jest na urlopie, a ambasada pozostawiła Cię w moich rękach. Bez wątpienia zostanie pan przyjęty przez naszego prezydenta. Ja sam zaprowadzę pana do naszego ministra spraw zewnętrznych, który jest moim drugim kuzynem. Nasz minister finansów wyjaśni panu nasz ekstrawagancki dobrobyt, ale o polityce w starym sensie niewiele znajdziesz. Jesteśmy zbyt bogaci i zbyt zajęci. Kiedy byliśmy biedni, cały dzień rozmawialiśmy o rządzie. I mieliśmy rewolucje, dyktatury łagodzone rewolucjami. Mój ojciec nieraz uratował swój kark dzięki dobrej krwi ze swojej stajni wyścigowej. Ale teraz jesteśmy bardzo łagodni i cnotliwi. Nasz rząd jest wystarczająco bogaty, by być oświeconym, a nasi ludzie, będąc również bogatymi, nie zaprzątają sobie głowy teoriami. Nawet chłopi na osiedlach i w akweros na wzgórzach są zadowoleni. Olifa jest, jakby to powiedzieć, plutokratyczną demokracją, liberalną plutokracją. Kiedyś była poobijanym małym statkiem, teraz jest wielkim liniowcem niezważającym na pogodę i pływy. Ten szczęśliwy kraj nie ma żadnych problemów. Wesołe miejsce na wakacje, powiedział Archie. Zamierzamy się dobrze rozejrzeć. Co radzisz? Don Alejandro stał się liryczny. Możecie jechać na południe przez 800 mil po coraz szerszej równinie. Zobaczycie tam gaje pomarańczowe, z którymi świat nie może się równać, a bliżej gór Sawanny, które są najbogatszymi pastwiskami na Ziemi. Napiszę do mojego kuzyna w Veiro, a on zapewni ci rozrywkę w stadninie, która kiedyś należała do mojego ojca. To nie będzie jak angielskie niedzielne popołudnie na wsi. Gdzie gruby, stajenny z pękiem markwi oprowadza gości po stajniach. To dzikie miejsce między kolanami w wzgórz, ale jest tam trochę ładnego końskiego mięsa. Czy mogę dostać się w góry? Wtrącił Archie, ale Don Alejandro nie zamierzał mu przerywać. Musisz odwiedzić nasze wielkie miasta, bo Olifa, choć jest stolicą, nie jest największym z nich. Cerdanyo ma teraz od 400 do 500 tysięcy mieszkańców. To port, z którego wysyłane są nasze owoce, skóry i mrożona wołowina. W głębi lądu znajduje się Alcorta, nasze małe Birmingham. Ale madame znudzi się tymi handlowymi wspaniałościami. Myślę, że będzie szczęśliwsza wśród koni w Weiro lub w jakiejś pięknej haciendzie. Janet Troilans nie zwróciła uwagi na tę rozmowę. Ponieważ była zajęta obserwowaniem powoli rosnącej liczby gości. Chciałabym pojechać w góry, powiedziała. Widziałam je z daleka na morzu i wyglądały jak mury obronne raju. To byłby bardzo dziki raj Ladroylans. Żadnych zielonych, szwajcarskich dolin ze śnieżnymi szczytami wyrastającymi z łąk. Wszystko jest zakurzone, nagie i okrutne. Proszę posłuchać mojej rady i zadowolić się naszymi słonecznymi posiadłościami. Spójrz na tych facetów, Janet, powiedział nagle Archie. To dziwna klasa chłopaków dla ciebie. Donale Jandro poprawił okulary i spojrzał na czterech mężczyzn, którzy zajęli miejsca przy stoliku nieco dalej. Był to ciekawy kwartet. Były wśród nich wysoki mężczyzna o włosach tak bladych, że na pierwszy rzut oka wyglądał jak albinos. Miał kościstą twarz i skórę jak stary pergamin, ale z jego postawy jasno wynikało, że jest jeszcze młody. Dwóch było małych, ciemnoskórych i żydowskiego pochodzenia, a czwarty był niskim, krzepkim mężczyzną o pragmatycznej szczęce murzyna, ale świetlistych oczach łacinnika. Wszyscy byli ubrani w dobrze skrojone stroje wieczorowe, a każdy z nich nosił w dziurce od guzika żółty kwiat. Dla Arciego wyglądał jak goździk. Wyróżniała ich niezwykła bladość i spokój. Siedzieli niemal bez ruchu, niewiele mówiąc i pokazując, że żyją jedynie najdrobniejszymi gestami. Kelner przyniósł im kawiarę i nalał szampana do kieliszków, a gdy poruszali rękami, aby jeść i pić, mieli dziwną sugestię automatów. Don Alejandro upuścił okulary. Z powiedział to jest typ Grans jako Europejczycy, jak sądzę, wysoki mężczyzna mógł być Szwedem, wracający lub wracający z miejsca pracy. Nie, nie znam żadnego z nich. Olifa jest pełna tych przelotnych ptaków, którzy zatrzymują się tylko na jeden dzień, nie mieszają się z naszym społeczeństwem, są uprzejmi i nieszkodliwi, ale trzymają się na uboczu. Zwróć uwagę na szyk ich ubrani i żółte dziurki na guziki. To moda magnatów miedziowych. Wyglądają mi na dość chorych, powiedział Archie. To też jest ich moda. Ci, którzy udają się do tego nieokrzesanego miejsca, szybko tracą cerę. To mogą być opary miedzi albo gorączka w wzgórz. Chciałbym tam pojechać, powiedział Archie. Don Alejandro roześmiał się. Ach, jesteś zaintrygowany. To jest jak Anglik. Musi wiecznie polować na romanse. Bez wątpienia wizyta w Grandseco jest możliwa, ale trzeba ją najpierw zorganizować. Linia kolejowa za Santa Ana nie jest publiczna. Jest własnością firmy i jej pozwolenie jest niezbędne do podróżowania nią. Konieczne jest również pozwolenie od gubernatora prowincji, który jest również prezesem firmy, ponieważ pracownicy kopalni to brutalna rasa, a rządy w Branseko muszą przypominać rządy kraju w czasie wojny. Jeśli pan sobie życzy, przedstawię tę sprawę. Nie sądzę jednak, by było to miejsce dla damy. Takie policzki jak madame nie nadają się na chłodne powietrze w wzgórz. Pójdę za zwyczajem Molifero, powiedziała Janet. Twoje damy, don Alejandro, bardzo lubią puder perłowy. Restauracja zapełniała się. Wyglądało na to, że stołowało się w niej wielu olifero, gdyż z białych twarzy spoglądały wielkie, błyszczące oczy kobiet. Na drugim końcu sali, blisko orkiestry, hałaśliwa grupa zajęła miejsca przy stole. Wszyscy byli młodzi, a ponieważ nie zadali sobie trudu, by się przebrać. Ich ubrania stanowiły zaskakującą plamę kolorów wśród stonowanej czerni i bieli pozostałych gości. Wszyscy wyglądali, jakby właśnie opuścili pole golfowe mężczyźni w białych, flanelowych spodniach, a obie płcie w skandalicznych swetrach. Oto nasi obrońcy powiedział don Alejandro z kwaśną nutą w tonie oto kwiat młodości Jankwi. Nie, nie znam ich. O to musisz zapytać mojego kolegę, senora Wilbura. Ale wiem, skąd pochodzą. Pochodzą z wielkiego jachtu Jankwi, który stoi teraz w porcie. Nazywa się Corinna. Dobrej Boże. To była łódź Mika Burmistrza. Nie wiedziałem, że ją sprzedał. Archie spojrzał na imprezę z niechęcią. Nie wiem, kto jest obecnym właścicielem, poza tym, że to Jankwi. Z wyglądu gości wnioskuję, że pochodzą z Hollywood. Byli tu dzisiaj na obiedzie, powiedziała Janet. Widziałam ich, gdy Archie pytał o swoją zgubioną torbę. Była wśród nich dziewczyna, którą wydawało mi się, że widziałam wcześniej. Nie widzę jej tu dzisiaj. Podoba mi się ich wygląd don Alejandro. Są świeży, weseli i młodzi. Uwierz mi, nie odwdzięczą się za dalszą znajomość. Ladroylans. Don Alejandro nieświadomie naśladował swoją kastylijską matkę. Przypływają tu bogatymi jachtami i zachowują się tak, jakby olifa była jednym z ich wulgarnych miast uciech. To właśnie nazywają dobrą zabawą. Młodzież Jankwi, jak zaobserwowałam, jest chronicznie alkoholowa i miłosna, a jej maniery są genialną kopią papugarni. Cała trójka wypiła kawę w przestronnym podcieniu przylegającym do restauracji. Nadeszła kolej do Nalejandra na zadawanie pytań i na chwilę stał się on angielskim wygnańcem, szukającym z niecierpliwością wiadomości, kto się z kim ożenił, co o tym i owym sądzono w Londynie, aż Oliwa opadła z niego jak płaszcz i znów poczuł się Europejczykiem. Wkrótce w ich ustronne miejsce wtargnęli inni goście. Zespół przeniósł się z restauracji i na wolnej przestrzeni rozpoczęły się tańce. Młodzi Amerykanie nie zwlekali z posiłkiem i wkrótce zaanektowali parkiet. W przerwach w muzyce słychać było urywki wrzaskliwych odzywek i czułości. Don Alejandro odradzał likiery i zachwalał coś, co nazywał olifa tokaj, a co okazało się lekkim, słodkim winem w kolorze Sloegin. Trzymając swój kieliszek na koronie światła w centrum patio, przeszedł od wspomnień do filozofii. Jesteście nieszczęśliwymi pielgrzymami, powiedział. Przybyliście w poszukiwaniu romantyzmu, a ja mogę zaoferować tylko prozę. Bez wątpienia, Sir i baldzie, wmówiono panu, że my, Latynoamerykanie, jesteśmy desperatami, a nasze kraje to wulkaniczne terytoria, na których tli się ogień rewolucji. Zamiast tego zastał pan typową burżuazyjną republikę, równie burżuazyjną jak Stany Zjednoczone. Nie martwimy się o wolność, ponieważ nauczyliśmy się, że bogactwo jest lepszą i mniej kłopotliwą rzeczą. W dawnych czasach zawsze kłóciliśmy się z naszymi sąsiadami, a ponieważ wcielaliśmy naszą młodzież do naszych armii, dochodziło do niezadowolenia i rewolucji. Teraz jesteśmy bezpieczni i nie dajemy okazji do niezadowolenia. Ktoś mi powiedział, że macie całkiem skuteczną armię. Mamy bardzo skuteczną policję. Jeśli chodzi o naszą armię, to bez wątpienia jest ona dobra, ale niewielka. Do czego mielibyśmy używać naszej armii? Nie mamy ambicji i podboju ani wroga, przed którym potrzebowalibyśmy obrony. Mimo to nie możecie liczyć na wieczny pokój. Jesteście bogaci, a bogactwo oznacza rywali. Czyż nie mam Ligi Narodów? Zawołał wesoło Donale Jandro. Czyż Olifa nie jest nawet teraz członkiem Rady? A czyż nie istnieje doktryna Monroe'a, wymyślona przez pradziadków tych zdeprawowanych dzieci, które tańczą tam na dole? Cóż, jeśli chcesz to tak ująć, nie lubię tak tego ujmować. Nie wierzę w Ligę Narodów, nie kocham Stanów Zjednoczonych, a doktrynę Monroe uważam za obrazę mojej rasy. Ale co byś chciał, mój drogi Sienarcz, i Baldzie? Wybraliśmy dobrobyt, a ceną, jaką za to płacimy, jest nasza duma. Olifa to dobrze odżywione ciało bez duszy. Życie i majątek są tu tak samo bezpieczne jak w Anglii. A czego więcej może pragnąć ludzkie serce? Mamy stabilny rząd, ponieważ nasi ludzie stracili zainteresowanie rządzeniem. Dlatego mówię, nie proponuj studiowania naszej polityki, ponieważ nie ma nic do studiowania. Dla Was w Anglii, z bankrutującą Europą u Waszych drzwi i trucizną komunizmu, ściekającą do Waszego ubóstwa, polityka jest życiem i śmiercią. Dla nas, w naszych osłoniętych Hesperydach, są one tylko złym snem z przeszłości. Folifa. Nie ma już żadnej tajemnicy. Gdy Don Alejandro mówił, czterech mężczyzn z Brancego przechodziło przez pasaż. Trzymali się sztywno, ale szli lekko jak koty, zręcznie kierując się między stolikami i jednocześnie trzymając się blisko siebie. Nie patrzyli ani w prawo, ani w lewo, ale gdy przechodzili, Janet i Archie dobrze widzieli ich woskowe twarze. Oczy wszystkich. Blade oczy wysokiego mężczyzny, paciorkowate oczy Żydów i piękne oczy łacinnika, miały ten sam wyraz nienaturalnego opanowania. Jakby świat zewnętrzny dla nich nie istniał, i cały czas patrzyli do wewnątrz w głębokim zaabsorbowaniu. Mieli w sobie coś z lunatyków. Don Alejandro znów zaczął mówić: Zadowalajcie się, przyjaciele, tym, co możemy zaoferować. Naszym pięknem i naszą cywilizacją. Pomyślcie o nas jako o małej enklawie kolorów pomiędzy mrokiem Wielkiego Morza i chmurami Wielkich Gór. Tutaj człowiek stworzył dla siebie raj, w którym podczas swojego krótkiego życia może żyć szczęśliwie, bez zadawania pytań. Archie patrzył na Janet. Myślę, że oboje chcemy pojechać do Granseco, powiedział.